Więc siema, to Bart, jesteśmy na Hack the Boxie. No i co my tutaj mamy? 2 miesiące mnie nie było i tak się pozmieniało, że no, ja nie wiem, co tu się dzieje. No i tak, no to klasycznie, maszynka po kolorze zielonym widzimy, że jest easy. Tu adventure, jakieś guided mody dodali, to pewnie dla ludzi premium. No, w sumie. Ty, a zobaczmy sobie. How many TCP ports are open? 2280 mamy po moim skanie i wypełnijmy sobie. Ja nie wiem, czy to mogę wypełnić. Mogę wypełnić dwa? Okej. Ty, a przejdziemy sobie. What is the name of a JavaScript file loaded in the invite page that has to do with invite codes? Czyli tutaj przejdziemy sobie do tego. Jakieś fero x booster minus URL. Buster oczywiście, na im ktoś się dopierdzieli tutaj, że ja Amerykanów nie umiem używać. Pewnie i tak nie umiem, pewnie i tak się dowali. Ludzie są okropni, straszni po prostu, najgorsi. A zaraz, po co ja to przeszukuję? Ja mam połączonego rafta, ja mam tutaj. Mam rafta. Czekajcie, to nazwałem tutaj. Raft, suma i mogę dać minus chyba... Kurczę, nie używałem tego tula dawno. D? To nie. Chodzi o, żeby nie było deep. Żeby nie było recursive scana. No, o, no recursion. Jak to zamula, o co chodzi? Coś się stało się? Jeden request i tak źle? Halo? O, tu burpika jeszcze nie odpaliłem. O co chodzi? A, okej, bo mamy tutaj domenkę. To już ją dopisujemy. Okej, mogę wam pokazać to w ten sposób, żeby nie było spoilerów z innych maszyn oczywiście. I zobaczmy, czy teraz działa. Teraz ładnie. O kurde. To jest jakiś stary Hack the Box? No, ale ciekawy pomysł coś miał. Fajne. No i tak. To sobie puścimy tego content discover. Dobra, dobrze, nie pokazałem za dużo od razu. Content discovery w tym miejscu. I to już leci ładnie. Tu mamy jakieś API, jak widzicie, na Forbidden. API invite verify. Okej, ciekawe, że mam to w swojej liście, powiem szczerze. 2 million logout invite. Tutaj mamy invada. No i pytanie było coś tam z biblioteką w przypadku invada. No i zobaczmy sobie tutaj. No wy to pewnie ślepi wszyscy, więc ja już tutaj pomagam wszystkim słabowidzącym. Pyk. I tutaj invade pokazuje nam Invade API i tym podobne. Jakieś ciekawe funkcje. I dobra. JavaScript file loaded by the invade page that has to do with invade code. Ok. A co tu się ładuje? Nie wiem, czy chodzi o to. Zobaczmy, czy chodzi o to. Tak jest. What JavaScript function on this invite page returns the first hint about how to get an invite code? Ok, tu mamy delikatną obfuskację, ale to jest bardzo prosta opcja, mianowicie wchodzimy w skrzata GPT i mówimy a po polsku. Przepisz mi ten kod do wersji bardziej czytelnej. Generate invite code. No, funkcje widzę verify invite code i generate invite code. Zatem chodzi im o invite, verify in,
Słucham? Tu nie ma innych funkcji. Aha, chyba że chodzi o to. W ten sposób. Okej. Eval function package i wszystkie okej. To jeszcze tutaj wrócę na chillku. Nie wiem. Ja pamiętam, że takie coś było, się kiedyś rejestrowało. Ja nawet nagrałem na ten temat film. W sumie. Może, żeby nie było żadnych tutaj dziwnych rzeczy. Wejdę sobie tak. Do tego pana, Adamski CTF, polecam. Chupa. Hack the box. I tam było takie coś, co nie? Tu mamy ten, a mogę dać sortuj od najstarszego. O, how to get invasion code. I tutaj mieliśmy HTTP frontend, invade api.ten, tak jest. I tutaj można było doczytać coś, pamiętam. Invade. Make invade code. No to w sumie zróbmy to samo, co stary Bartek zrobił, czyli to, co ja zrobiłem ileś tam lat temu. Make in. O, nie tak? Verify. Make invade code. Allow pasting. O, dostaliśmy to samo, co się wtedy dostawało. Tutaj mamy ROT 13 data. Ja chyba Base64 na nagranie dostałem, z tego co pamiętam. Okej. Okay. No i mamy tego prostego data, które ujawni nam prawdopodobnie ukrytą ścieżkę. CyberChef. Taki trochę powrót do przeszłości. Indirect made post request here. A zatem zróbmy post requesta do tego endpointu. Dajmy change the request method. Tutaj. I dostaliśmy kod zaszyfrowany w Base64. Tak jest, to jest nasz kod. I teraz to co? Rozumiem, że teraz jakieś login. Jak się rejestrowało? Po prostu register czy coś? Zobaczmy. .htb/register. Tak jest. I mamy nasz invade code, który trzeba jeszcze tutaj zrobić sprytną sztuczkę. Hehe. Read only. Value. Jest tutaj value. I nasze value wkleimy sobie to. O, nie działa? No zobaczymy, dobra. Weźmy sobie username'a. Tak jak mam, ale maila już wam nie podam, mimo że prawdopodobnie łatwo go znajdziecie. Nie wiem, czy polityka silnych haseł istnieje, dlatego podam takie hasło. I pójdźmy to przez burpa, żeby mieć wszystko zapisane. Get a invade code first. Ok. Jak to się robi? Miło, żeby tutaj co wkleić? Invite generate. A to jest jakieś samo invite w ogóle? Może to było coś tutaj? A tu jestem. A, tu jest invite code. Okej, okay, rozumiem. A dobra, teraz rozumiem. Już pamiętam, jak to działało. Okej. Okay. I teraz to tutaj dajemy sign up. I tu dostajemy. Okej, dobra. To. My bad. Chciałem to za mądrze zrobić, a ja taki mądry nie jestem, więc się wywaliłem. Niestety. Wykrzyknik z register. I z tego co zrozumiałem, to nasze konto zostało założone. Font i redirect. Zatem bierzemy tutaj Bartek wykrzyknik jako hasło. Oczywiście mam takie hasło do mojego konta.
Dlatego takie podałem, przecież no nie dałbym przecież innego hasła. I dajemy login. Świetnie. Duck Team Testers Admin. To jestem ja z taką buźką, ciekawą, takim dużym nosem. Ja nie wiem, pierwsze co mi przychodzi do głowy to próba pobrania VPN-a i... Challenges, Machines. I próba dostania się do kolejnej sieci. Ale nie ma czegoś takiego. Dobra, to jest maszynka na Hack the Boxie. Zobaczmy tutaj. API Verify Register, API Register, API User Login. Jak ja się logowałem? Ja się logowałem API User Register, API User Login, Font. Oj, przepraszam, misklik. Zobaczmy, jaki tutaj błąd jest zwracany. Move it permanently. O. A to ciekawe. Okej. Okay. To ciekawe. Widzimy wszystkie endpointy. Pierwsze, co mi się wrzuca w oczy, to jest VPN, download, regenerate i tak dalej, a drugie to admin. Także przejdziemy do pierwszego, czyli VPN. Nie wiem, generate? Move it permanently, not found. Ok. Regenerate? Ok. Download. Ok. Register admin auf. Admin auf. O, message false. Okej, okay, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Czyli musimy stać się jakimś adminem, tak? Czyli admin VPN generate to teraz będzie. Kolejny taki endpointik. Tu jest method not allow, zmieńmy na tego. Unauthorize. Okej. Okay. To sadamy. Tu mamy tego false'a. Rozumiem, tego też się nie uda, czyli trzeba jakoś zostać adminem. Generate to nie wchodzi. To jeszcze ten jeden endpoint. Settings update. Settings update. Tylko chciałem to tutaj, kurczę. O, w ten sposób. Method not allow, czyli trzeba getem. Method. Słucham? Putem? Putem. Invalid content type. JSON? Missing parameter email. Email, dwukropek. Weźmy tego dziada. On jest taki niedobry. Oj, coś mi się nie skopiowało. Missing parameter is admin. Już widzę, do czego to zmierza. Na true. Variable is admin needs to be. OK. Pan Adamski is admin 1. Zatem zostałem adminem. Więc teraz powinienem móc VPN generate. Przy czymś takim. Username dwukropek Adamski. Hurra! Mamy VPN-a.
nanovpn.ovpn. No i teraz sudo openvpn. Wouldn't not determinate protocol. Home. Why? Coś zrobiłem nie tak? Muszę wyłączyć tego VPN-a? Chyba, że to zadanie jest trochę inne. Znaczy, bo właśnie takie coś. Tutaj mamy 600 milisekund odpowiedzi, nie? Klikam. No, takie małe opóźnienie. Jest taka moja teoria, że tutaj się coś wykonuje. I na przykład, jak sobie wpisał ID, dało mi dla usera ID. A jakbym sobie to domknął, dało mi nic. A jakbym dał pan Adamski? Tak? No, tak jak myślałem. Że tu się coś wykonywało takiego większego. Teraz? Wygodniej mamy. Więc możemy teraz wziąć sobie prostego reverse shella. Payload all the things. Co się stało? Aha, okej. Okay. Reverse shell. IP sobie weźmiemy od razu. Tutaj Python 3. Netcat z LVNP443. I my tutaj sobie podamy bash TCP. Proszę, żeby mikrofon działał. Dziękuję. Boż kurde, mi się nie chciało kolejny raz nagrywać. Bash minus C. Bierzemy sobie, klejamy. No mnie to pretty widok zmylił troszkę, że tu jest coś innego niż powinno być. I mamy tutaj shella jako użytkownik www.data. Katujemy database PHP od razu. O! Nie jest tak prosto? Serio? Jestem ślepy po prostu. A tutaj? O, tutaj jest. Admin. Super duper pass 123. Patrzymy na usera w home. Jest to admin. No, jesteśmy użytkownikiem admin. SSH admin małpa 2 milion.htb. Teraz mamy nasze hasełko. I świetnie, prawdopodobnie no, pierwsza flaga już siedzi, możemy sobie ją przeczytać. Patrzymy, czy jest jakaś prosta eskalacja. Niestety nie jest taka prosta. Także trzeba czegoś poszukać. No, najłatwiej się szuka automatycznie, dlatego odpalamy Limpisa. Oczywiście pokażę, jak go pobrać. Pam, 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 pam. Tutaj bierzemy sobie tego pana. Pobieramy go do siebie na komputer. Można minus Q użyć switcha. Jest na pewno ciszej. Pan? O, mi chodzi na 80. What the? Aha, bo dobra. To do PEN 300. Server Apache mi chodzi. Get slash. Linpis. I się nam zaciągnął. Odpalamy Linpisa. No i zaraz do was wracam. Okej, okay, tutaj było parę minut enumeracji już, także możemy sobie przejść dalej. No chodź tu.
Bla, 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 bla. Para, para, pam, pam. NF, object, DirtyPy? What the? Okej. Okay. Co tu chodzi jako root? Okej, okay, DHCP IP, to chyba jest defaultowe jakieś nowe ustawienie. To jest bardzo ciekawe, jakiś memcache lokalny. To wygląda jak potencjalna eskalacja, ale kurczę, wygląda dziwnie. Nano eskalacja. Wwroot, proces PHP-owy. MariaDB, admin. To jest default. To już na jednym ZTF-ie złapałem, to jest defaultowe. No, to kurczę, coraz ciekawie wygląda ten port. Admin Identities. What? Okay. Interesujące. A nie do końca, może jednak. Okej. Bardzo ciekawe rzeczy się tu pojawiają. To już mieliśmy. To jest też ciekawe. Bardzo interesujący skrypcik. Mamy jakiegoś maila, który jest całkiem niedawno. To też jest ciekawe. I nawet tego zaczniemy, bo to może, to wiecie, CTF-ki to taki może być punkt zaczepienia. Pokaż mi najpierw tego maila, czym ty jesteś w ogóle. Bla 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 bla. I know working so fast you can do db migrate while the partition also have a serious Linux kernel CV is already this year. Ja znam tą CV-kę, to na tryhack mi w ogóle było. No, ja to robiłem. Ciekawe. Ale to jest 2021, a this year to jest. Coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. Może prędzej to. Dobra, musiałem małą przerwę zrobić. Już jestem. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Prosty exploit, prosta instrukcja. Ładujemy, ja. Fus. Oczywiście chińskie. No, co ja się przejmuję, to zamknięte środowisko, nie mój serwer, ja. Machniemy sobie tak wszystko. SCP minus R CVE do admin małpa. To. I tyle wystarczy. Czyć powinno. Teraz. Tam było sup.
Super. Duper pas, raz, dwa, trzy. No i mamy to. Przechodzimy do tego. I tam mówił, żeby dać make alla po prostu. Miliony błędów. Miliony błędów, niestety. Znaczy, coś się zrobiło? Mamy fusa, mamy GC, mamy takie coś. Ok, chciałem tutaj. No i co ty mówisz mi dalej? Zrób tak, a potem exp. No to zróbmy tak. Zróbmy tak. A, in the second terminal. I tam było exp chyba? Exploit success. O, udało się. No i możemy dać flagę Ruta. Spoko. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Na razie.